Witam serdecznie wszystkich hodowców, hodowczynie. Szczepimy gołąbki młode. Na gnieździe były szczepione, więc teraz będziemy szczepić drugi raz. Więc tak to wygląda. Gołąbki są już takie dość fajnie zadbane, już na zewnątrz wychodzą, więc szczepimy. Ten był przy... Tak, ten przy tamtym był. Drugi. Nie wiesz, nie? Ten chyba. On siedział tutaj? Ten był już tak. Ten już był. Ten już był szczepiony, więc nic nie dam. Fajbery. Prezentujemy Macika. Cielęta. Całą igiełkę, wiesz? Tak, całą igiełkę. Całą igiełkę robi. Super. Idź tam do bojlerki. Już kolejny pocisk. Miłosz weterynarz, kurde. Uczymy się powoli. Będziemy działać może za niedługo na grubszą skalę. Tak jest. Dobra. Tutaj nie szczepimy, bo tu jest gołąbek, którego nabyłem wczoraj. Prezent od Grzegorza Taraska. Ale on jest zaszczepiony. Już zaznaczony, także tableteczkę też dostał wczoraj, tu jest full wypas. Grzesiek Tarasek innej gołębi nie daje, tylko wszystko full opcji. Full opcji. Jeszcze bardziej dzikie, jeszcze wiekły. No, ale... Magi gładzi, od 5 rano do 7 wieczór przy nich to muszą być. Proszę. Super. Tu jest bardzo ciekawy gołąbek, nie? Fajna maść. Coś innego.
Gołąbki przyjechały prosto z Niemiec. Mam takiego pięknego wosa. Zobaczyć. Co mogę powiedzieć, to tylko mogę powiedzieć w tym filmie, że salwomirem szczepię gołębie. Szczepionka jest chyba wszystkim hodowcom znana. Były szczepione RP na gnieździe. Teraz szczepimy salwomirem. Ja używam, jak szczepię sobie, mam 20-30 młodych, to sobie kupuję 20. Jak mam 50, sobie kupię 50. Nie zamykam szczepionki, staram się tak robić, że jak mam 30 gołębi, czy tam 25, no to czekam, żeby była 50, a jak mam 20, to sobie kupuję 20. Tu mamy teraz akurat 20 i 50 mamy jeszcze jedną, ale dzisiaj doszczepiamy tylko z Miłoszem 20 sztuk, bo 20 są do zaszczepienia. Reszta są poszczepione też na gnieździe, więc nie będziemy szaleć. Pięknie. Chodź tutaj, bulek. Takie krasioki teraz w modzie. Lecimy, ale kurde bycki. Cały czas na karmie białkowej podłożeniu od Rafała Pasonia z Flornansa. Fajnie się chowią. Jak dla mnie trochę za dużo kukurydzy tam jest, powinno nie być w ogóle. Ale jest sprawdzona karma białkowa drugi rok, więc nie odchodzą te gołębie. 10 czerwca odkładam tą karmę, ale w tym roku będę odkładał w maju, bo mam gołębie dość wczesne. Moje gołębie są na polu, można powiedzieć, już sobie coś tam latają. Teraz ich przymknąłem na parę dni, żeby dychnęły, dostaną szczepienie, posiedzą parę dni, będzie coś cieplej. To ma malutku delikatnie, będziemy je puszczać, bo jastrząb zabrał mi 3 gołębie przez tydzień, więc wiem jak to jest, ale no, nie będę trzymał gołębi za długo, więc wojlera jest cały dzień, no i raz na dzień na głodno wypuszczam z rana, jak jest pogoda oczywiście, na głodno i koło 12-11 zwołuję. Ale w tym tygodniu będą już siedzieć, bo są zaszczepione, więc muszą dojść do siebie. Odpocząć. Tak, dostaną elektrolit, Duflite elektrolit dostaną do wody, żeby po szczepieniu było wszystko w porządku. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest Duflite, zadzwonić albo napisać. Wytłumaczę, bardzo fajny elektrolit. Tutaj mamy. Tutaj mamy pasolikę, samiczkę. 100. Będzie o numerze 2, 169. No chodź. Potęga. Tu mam DV-a, 12. Zobaczymy. Czekaj, bo on jakiś taki rozlazły strasznie. Szeroki barak, można by powiedzieć. Nerwus. Nerwowe te gołębie. Cio. Perełka, chodź tu, ty jesteś. To byś tylko samicką chciała być, to bym był bardzo wdzięczny, abyś była samiczką.
gołąbek, patrz, jest też szpaczuś, trójeczka, ładnie, narodowej obrączce. Miał nie iść do lotu, ale nie ma, nie ma lipy, ma latać. Jak wylata loty, to komuś ją sprezentuję. Bo już tej linii nie potrzebuję, bo mam tego za dużo, ale niech przeleci. Trójeczka, śledzić listy na młode, zobaczycie, czy jest coś wart. Proszę, co tu jeszcze mamy? No co, no bulki, buluj do bulce, chodź do taty. No chodź do taty. Tu mamy Adam Sady. Pozdrawiamy Adama Sady. Dziękuję przyjacielu za super pociski. Tutaj mamy gołąbka od Adama Sady, prosto z Niemiec. No jest to po prostu rakieta. Duży, piękny, potężny gołąb. Panie doktorze, proszę zaszczepić. Jak najbardziej. Raz. Super. Tutaj kolejny gołąbek uchowany. Dziękuję, Rafał Pasoń. To tutaj jest. Tutaj mamy potencjał. Tu mamy potencjał. Tak, Marcel Albrecht uchowany od Rafała Pasonia. Jedyneczka. Tak, przybliżę, żeby było widać numer. Marcel Albrecht. Zobaczymy, jak będzie. Jak będzie latał. Ja tak troszkę wczesnymi młodymi się lubię bawić. Jak ktoś nie wie, jak się lata młodymi wczesnymi, to powiem. Za niedługo będziemy troszeczkę przyciemniać te gołąbki, żeby nam trzeba i pióreczka. Jak na razie jest pełne skrzydełko. Proszę zobaczyć. Gołębie są z grudnia. Końcem grudnia się nakluły. Obrączkowane były początkiem stycznia. Jak dobrze pamiętam. Takie gołębie. Nie, źle mówię, przepraszam. 24 grudnia obrączkowane były gołąbki. Te. Bo szpak był obrączkowany 3 stycznia. Ale rosną jak pociski. Zaszczepiliśmy go? Tak, zaszczepiliśmy go. Gadam, a za chwilę będziemy wrzucać do bojlerki. Kapitalne sprzątanie dzisiaj będzie jeszcze. Tak, chodźmy. A przestań. Chłopie, tu na loty. Na loty. Ja tam dziękuję pani z Brzeska za te dwie kurki kogutka. Odbierzemy na dniach, przyjedziemy, także dziękuję. Jakoś jedna kobieta się zlitowała nad nami, dała nam koguta i dwie kurki. Fajne numerki mam, bo ten akurat jest numerek 18. Takie mam numerki od Starfowe. 1 do 24. Więc takie fajne. Idź tam, idź, wietrz się troszkę. No i co? Tu mamy taką fajną grochową samiczkę. Po bardzo dobrych też gołąbkach od Adama Sady. Fajne gołąbki, więc nie ma na co czekać. Zrobić trzeba, szczepienia trzeba zrobić, moim zdaniem. Tutaj się nie wymądrzać, jak mam komuś doradzić, to nie czekajcie na szczepienia na czerwiec, lipiec przed lotami, tylko szczepcie gołębie wcześniej, bo to takie obciążenie gołębia lipiec, sierpień, bo czasami są tacy, co tydzień przed szczepią. Ja nie szczepię, ja szczepię na gnieździe, po odsadzeniu, no i potem ospa, wcierana, oczywiście. To jest trzecie szczepienie, będzie za jakiś miesiąc zrobię ospę i mam z głowy, bo wcześniej nie będę robił, bo są jeszcze za młody. No i temat mam zamknięty do lotów. Nie interesuje mnie żadne inne szczepienie. A ty? Coś tak się na papucu. Głodny jesteś, zaraz ci dojeść. No, za 2-3 dni je wykąpiemy elegancko i to by było na tyle. Oczywiście kąpię w amolu, probiotyku,
Nic, żadnych, nie używam żadnych sól. Każdy ma tam swój program. Amol albo probiotyk do wody, żeby się wykąpały, bo piją, czyszczą. Dzióbki fajne, nic się nie dzieje. Głodne są, wiesz? Coraz więcej jedzą. Moje agenty. Magazynują energię. A to Mitręga. Okej. Okay. Mamy Zbysia Mitrękę po barko. Bardzo piękny gołąbek. Widzicie, tutaj już ma lotko takie do lotu. Gołąbek za niedługo. Zapowiada się dobrze. No to wiesz, to weryfikacja. To najlepsze czasami stracą się. To jest wszystko. Trzeba dobrze karmić, pilnować, żeby kurde nie odchodziły od gębnika. Na spokoju, mało ich stresuje. A tak ich mało stresuje, że od rana do nocy tu siedzę przy nim. No lubię. Muszę ocenić. Usereczka, Adam Sady. Proszę. Co byśmy tu jeszcze mieli? To mamy zrobione. Tu jest zaszczepiony. Tu jest zaszczepiona samica. Dobra. Poczekaj tu, Gośku. Mhm. Ja przyniosę miskę i zaszczepimy jeszcze. Nie zamykaj, nie dołączę. Ostatnio mam zaszczepimy z miski. W porządku, nie ma problemu. Tutaj przedstawiam wam Marcelę po oryginalnej parze od Rafała. Rafał mi tą parę złączył. Dostałem w prezencie od Rafała Pasonia gołąbki. Rodzice oczywiście, te gołąbki są uchowane ode mnie, ale oczywiście jeden z tych gołąbków idzie do Grzegorza Taraska. Jeden jest taki, drugi jest taki. Żeby potem Grzesiek Tarasek se nie wybierał, który lepszy i ładniejszy w budowie, to poprosiłem go o jego obrączkę i zabrączkowałem na jego obrączce, żeby było sprawiedliwie. Więc zobaczymy teraz, który jest gołąbek. 230 jest mój. 230, 1400. 1400 jest mój. On idzie do muszynki na gołębnik. 230. Panie Miłoszku, proszę mu tak delikatnie pod skórkę, bardziej po ukosie. Oj, cyka mu strzała. Dziękuję. A ten jest grubszy. Tarasek jest grubszy. A tutaj mamy jaki numer? 0317. Nie, ja muszę pokazać, żeby to było ładnie. Najbardziej wszystko wiarygodne. No i ten gołąbek idzie do Grzesia Taraska. Marcelek podał się na mamę. Będzie pociecha, bo jest ciemniejszy. Ten jest jasne, jaśniejszy. Zauważyłem na różnicę. Machnij mu. Zdrowe, bo mają złoty kolor. Tutaj też delikatnie podskórnie. Tak, podskórnie tak? I po wskosie tak jest, żeby mu... Proszę, chłopie, lepiej szczepisz jak inni. Dobra, na tą chwilę dziękujemy. Życzymy dobrego dnia, dobrego lotu. Jak chcecie takie pociski, dzwonić. Wszystko da się zrobić. Wszystko da się zrobić. Pozdrawiamy. Do zobaczenia. Pozdro.